Witam, witam was serdecznie w moim drugim vlogu. To dzisiejszym tutaj, co ja tutaj porabiam. Porabiam sobie, podorywkę robię. Ciągnika nie gasiłem ze względu na to, że awaria się stanęła, bo ręczny gaz został mi w ręce. Więc już tam kombinerki mam w pomocy. Robię podoryweczkę, tutaj króciutki, dosłownie będzie kilka słów. No jest kurwa, no nieciekawie jest. Jest twardo, sucho. Ale no trzeba trochę zrobić, no ale to widzę, że jeszcze trochę porobię, zjeżdżam na bazę, muszę odpocząć, bo kurwa gorąco w tym ciągniku. Ciągnik po remoncie, no na razie sprawuje się, odpukać nie malowany, nie mam gdzie odpukać. Oprócz tego gazu ręcznego, co mi tutaj w ręce dostał, to nic. Bociany tam daleko sobie kurwa kursują. Nie będzie ich widać. Przyleciały, o, bocianek tam sobie siedzi. Ława, jakoś będzie dobre, nie będziemy kombinować. No co, jakoś to idzie, no, idzie mozolnie. Ale idzie, no. O, chociaż w tym roku normalne rżysko mam w miarę, bo w tamtym roku miałem do kolana zostawione, no. No nie jadę głęboko, bo no, miejscami, no nie da się głębiej, no raczej tak gdzieś. I tak, jakby talerzówka ile wchodzi? 20 cm talerzówka wchodzi w glebę? Czy mniej? No to ja gdzieś około 10-15 jadę. No ale cóż, no się poradzi, no. Ja dobrze wiatrek trochę zawiję, ale tam gdzieś się chmurzy na horyzoncie. Chmurzy się może być, kurwa, znowu burza tak jak dzisiejszej nocy było. Dzisiejszej nocy taka burza była, że aż tam gałąź złamała, widzę. Dobra, no cóż, no, to nie będzie długi vlog, bo to nie ma co tu opowiadać. Raczej podczas pracy nie będę telefonu trzymał w ręce. No cóż, no. Dalej jadę. Trzeba robótkę skończyć. Troszkę jeszcze porobić, później wieczorem przyjechać. I dalej kontynuować. Aby znowu jakiejś burzy potężnej nie było. Wczoraj taka ulewa w nocy, no dzisiaj ogólnie, bo to była dziś godzina pierwsza, druga, jak dopieprzyło. Normalnie po kostki wody na podwórku było. Ale co to, jak to tak jakby spokojny popadał sobie całą noc, o, to by było co innego. A tak to, no cóż, dobra. Tak tutaj się tutaj podzielę tutaj widokami w mojej okolicy, Ługorym i tak dalej, więc no cóż, taki krótki, żeby był drugi vlog, bo miałem z żniwa, ale żniw nie było. Na ten może później kiedy, ale mówię, nie będę telefonu trzymał w ręce jeszcze kierownicy, więc no. No cóż, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Witam was w drogim New Yorki. Nie wiem, czy tamtą pierwszą część vlogu dorzucę, czy nie, to witam was serdecznie w vlogu. Co w dzisiejszym vlogu, no tutaj już wczoraj znowu ulewa była zajebista. No i jak widzicie tutaj, ja jadę dalej dzisiaj. Zobaczymy, czy nam to pójdzie, czy nie pójdzie. Powiem wam tak, no wczoraj taka ulewa też zajebista przeszła. Widać, że mokro jest, kurwa, ślizgają się teraz opony tylko. Znaczy faktycznie tak ta ziemia przesiąkła? Nie wiem, miejscami to jakby pioch był normalnie, widać. Widać jaka różnica jest. Jadę trzecie kółko. No niepotrzebnie padało, taka ulewa wczoraj przeszła, mówię wam, tyle litrów wody spadło, że to się w głowie nie mieści. No teraz mi się ciągnik troszeczkę ślizga i trochę ciężej idzie ta orka niż wczoraj. Ale pomimo, już dużo nie zostało. Wczoraj też dużo nie zrobiłem. Tam znowu widzę, że bociany przyleciały mnie prześladować. Jakby to inaczej było. O, tak tutaj widzicie, przejechałem i o. Już sucha gleba jest. Czyli ona tak, o, tak tutaj przed chwilą przejechałem. Ona tak do końca nie zdążyła nasiąknąć dobrze. Bo za szybki deszcz padał po prostu, zamiast taki spokojny padać, taki ulewny przeleciał. Taka pompa, że no to się masakra. Gorsza niż w nocy. No cóż, tutaj taką wstawkę dogrywam, końcówkę tego vloga.
No każdy się teraz tą bardzo agrounią. Widzę komentarze, są cały czas agrounia wszędzie, wszystkie na TikToku, na Facebooku, gdzie tylkokolwiek. No ja też postanowiłem, że trochę coś powiem na temat tego. Powiem tak. Nie było na kogo głosować i nie ma nadal na kogo głosować. Tylko tyle wam powiem. A że przykładowo wam podam, jakbym miał swoją partię, to też by było ciężko po prostu ten przedostać się do tej całego Sejmu i tak dalej, swoich ludzi wprowadzić. No i co bym w tym momencie zrobił? No trzeba byłoby się jakiegoś większej partii się doczepić, tak jak ten gościu zrobił. Ja go nie usprawiedliwiam. On też, jak tam słyszałem, tam nie zagłębiałem się w tą postać, bo nie interesowałem się zbytnio. No miał to swoją przeszłość. No każdy chce jak coś... Powiem tak, no niby chce coś osiągnąć, ale nie do końca. Powiem wam tak, do polityki idą takie ludzie, którym się w życiu im nic nie udało. No, to jest moje zdanie, tak niektórzy też się wypowiadają. To są po prostu tacy nieudaczniczy. Nikogo nie obrażam oczywiście. Ale taka prawda jest, nikt w życiu sobie nie osiągnął, a iść na łatwiznę, no po prostu idą na łatwiznę. Dostać się, hajsu zakraść, okraść nas wszystkich, jak było źle i tak będzie źle, dobrze nie będzie. Więc taki mój krótki komentarz do tego, co się dzieje. To już więcej chyba wam w vlogu może jakieś jeszcze uda mi się nagrać na spokojnie, jak jeszcze trochę tam jedną o, tutaj ten zobaczę, jak to mi wyszło, jak nie, to poprawię jakąś przebitkę, jak jadę, to będzie, no nie jest łatwo jedną ręką kierować i mówić do was, więc no zobaczę zaraz, jak tam to mi się nagranie wyszło, jak nie, to będziecie mieli taką przebitkę dodaną gdzieś tam pomiędzy tym pierwszym vlogiem, co wczoraj miałem go kasować, ale dochodzę do wniosku, że no kanał jest nie dla dzieci, tylko dla wszystkich, więc no jak mi zablokują, to cenzurę rzucę najwyżej i tyle. Dobra, no cóż, ja w drugim dniu tutaj już biorę się za robotę, przez pierdolenia się, nie będę tutaj pierdolił głupot. Dobra, widzimy się na którymś odcinku. Cześć, na razie. Dobra, ja tutaj już zakończyłem hektar 30. Zrobione jeszcze tutaj obok mi zostało, ale już nie teraz, bo jest tak, że jest godzina 10. Już tak kurwa smaży, pług oczyszczam i spierniczam do domu. Niech ciągnik też sobie odpocznie, więc... Hektar 30 zrobiony, jeszcze zostało niecały, ile tam zostało? Tam jest 50, 60, 75 arów jeszcze do zrobienia, ale to już albo i po niedzieli się zrobi, albo ten. Idę, niech maszyna odpocznie. Zasłużyła. Ja też się kurwa zgrzałem w tym ciuniku, ale... Dobra. Dziękuję i do zobaczenia. To już będzie chyba któryś raz będę się żegnał, ale tam wybaczcie. To jest taki vlog łączeniowy, więc no, do życia.